Cześć, z tej strony Mariusz, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat publikowania e-booków i też publikowania produktów no-low content na Amazon KDP. Jak już pewnie wiesz, już od dłuższego czasu publikuję e-booki i produkty no-low content. Był taki czas, w którym publikowałem tylko e-booki, skupiałem się tylko na tym, aby właśnie stworzyć sobie kilka produktów, prawie że kilkanaście produktów e-booków, a też później poświęcałem czas na produkty no-low content. I to się tak przeplatało na dobrą sprawę. Teraz ostatnio się zajmuję troszkę właśnie ogólnym POD, czyli Redbubble i tak dalej, Merch by Amazon, nadrukami, po prostu drukiem na żądanie w takiej globalnej skali. Aczkolwiek chciałbym Ci powiedzieć, dlaczego warto jest publikować i e-booki, i też właśnie produkty no-low content. Jeśli zaczynasz od produktów no-low content, no to fajnie, bo robisz to prawdopodobnie za darmo i jeśli sprzedają Ci się te produkty, jeśli bardzo dobrze Ci się sprzedają te produkty, to jeszcze lepiej. I na przykład te zarobione pieniądze możesz poświęcić na tworzenie e-booków. I dlaczego tak jest? Dlaczego to polecam? Ponieważ ja sam tworzyłem i e-booki, i produkty low-no content i z tych sprzedaży z produktów low content inwestowałem to w e-booki. I w tym momencie jestem mega zadowolony z moich e-booków, ponieważ e-booki się spłaciły w całości w bardzo krótkim okresie czasu. Już było to dawno, już nawet nie pamiętam ile to było, ale bardzo szybko mi się to spłaciło, zaczęło zarabiać, co już mnie cieszyło, bo po prostu nie musiałem już nic robić. Wystarczyło też ustawić czas od czasu do czasu reklamy, ale nic więcej nie musiałem już z tymi e-bookami robić. Jeśli już wszystko ustawiłem, słowa kluczowe, czy też nawet je zmieniałem, to już później praktycznie nic mnie nie interesowało, a sprzedaż wciąż była. I było tak, że były 2-3 sprzedaże w ciągu dnia, było tak, że w ciągu tygodnia było na przykład tylko 10-5 sprzedaży, czasami w ciągu tygodnia było 0 sprzedaży. Oczywiście to denerwowało, to demotywowało, ale później przychodziły takie dni, w którym była sprzedaż 5-6 w ciągu jednego dnia i już to było zupełnie inny uśmiech na twarzy oczywiście. I tutaj już mówię przeważnie o wersjach papierowych tych e-booków, bo jeśli tworzysz e-booka, no to tworzysz też wersję papierową, taką właśnie jako druk na żądanie, print on demand, i Amazon to drukuje do danego klienta i wysyła. I dużo osób właśnie woli taką wersję, pomimo tego, że e-booki są bardziej dostępniejsze, ale tym lepiej dla nas, ponieważ e-booki z reguły ustawia się na $99, $2,99, w zależności jak tam chcesz zarobić, a już paperbacki sprzedaje się w okolicach $10-$12, z czego na przykład masz royalty około $4-$5 w zupełności na czysto. To już. I wyobraź sobie, że już sprzedaż takich produktów 5-6, już się robi fajna suma. I jeden z moich e-booków, który stworzyłem już przeszło 1,5 roku temu, czyli bardzo dawno, w ostatnim czasie 2 razy wyskoczył tak nagle. Sprzedawał się co jakiś czas, kilka sztuk tam na tydzień, kilkanaście na miesiąc, ale wystrzelił tak jak tu Ci pokazuję i miesiąc później znowu wyskoczył w takiej ilości, więc tak jak widzisz, ja o tych e-bookach już zapomniałem, a one potrafią przynieść kilkaset złotych w ciągu na przykład jednego dnia. I na dobrą sprawę mogą zaskoczyć jako bestseller w najbliższym czasie. Nie mówię, że nie, ponieważ coraz częściej się sprzedają. I w moim przypadku tak jest, że teraz produkty low content rzadziej się sprzedają, chociaż znowu wyskakują, rzadziej się sprzedają, a zaskakują e-booki. I to tak jest na przemian, więc dlatego właśnie polecam tworzyć też e-booki i mieć takie poniekąd 2 źródła dochodu. Moim zdaniem bardziej pewniejsze są e-booki, bo ja dużo więcej sztuk sprzedałem e-booków niż produktów no-low content i z całą pewnością tą opcję polecam. Jednak przy e-bookach trzeba oczywiście dużo więcej poświęcić czasu, perfekcyjnie starać się przynajmniej perfekcyjnie znaleźć słowa kluczowe, bo w przypadku produktów no-low content, no to tworzysz tych produktów 10, 20, 30 podobnej tematyce i tworzysz to bezpłatnie. A jeśli już tworzysz e-booka, do którego oczywiście zlecasz, płacisz za to, płacisz za wykonanie okładki, już tytułu raczej nie zmienisz i jest to już najmocniejsze słowo kluczowe, więc już jeśli wybrałeś je słabo, no to już Twoja książka, no może być ciężko ją sprzedawać, oczywiście da się, bo wszystko się da sprzedać na dobrą sprawę, jeśli wszystko jest zgodne z regulaminem, to na Amazon praktycznie wszystko może się sprzedać, tylko kwestia tych pobocznych słów kluczowych, tych 7 pól ze słowami kluczowymi i dodatkowo promocji. Jednak trzeba po prostu w tym przypadku uważać, dużo więcej poświęcić czasu. I tak, oczywiście koszt tworzenia e-booka jest dość duży, bo z reguły to może nawet się wahać w okolicach 1000 zł za jedną książkę, czasami poniżej, w zależności ile to będzie stron, czy okładka zostanie stworzona, czy zlecenie okładki będzie drogie, czy też może jesteś grafikiem i sam tworzysz okładki, to już będzie mniejszy koszt.
Lecz jeśli nie, no to ja oczywiście polecam zlecenie tego dla grafika, czyli skorzystanie czy to z Upwork, czy to z Fiverr, czy to z innych serwisów oferujących usługi takie grafików. A jeżeli już masz na przykład napisane jakieś książki, no to możesz je jedynie przetłumaczyć i wstawić właśnie na KDP z tymi oczywiście pobocznymi rzeczami, czyli tworzeniem okładki, tworzeniem opisu itd., itd. Często ludzie pytają mnie, od czego najpierw zacząć, co jest najlepiej zacząć, i tu jest kwestia bardzo ciężka do rozgryzienia, ponieważ jeśli nie masz pieniędzy i nie chcesz inwestować od razu, to zacznij od produktów no low content. Zacznij tworzyć, jeśli one będą się sprzedawać, zarobisz sobie na stworzenie pierwszego e-booka i później poświęć te pieniądze na stworzenie e-booka. A zobaczysz, że jeśli zrobisz wszystko po kolei, krok po kroku bardzo dobrze, to wszystko ci się zwróci. I czy to w pierwszej połowie roku, czy to w drugiej, czy to po 2 latach, już będziesz tylko liczyć taki czysty zarobek. Bardzo często to jest, więc ja się z tego cieszę, że mam sporo e-booków i tak naprawdę już mnie nic nie interesuje, czy one się będą sprzedawać teraz, czy później, czy sprzedaż zaskoczy za chwilę, czy dostanie się jeden z tych produktów na bestseller. Super sprawa. Ja nie muszę przy tym robić już w ogóle. Mogę tworzyć kolejne, mogę tworzyć kolejne produkty no low content i się na tym skupiać, a tamto po prostu zostaje i niech się sprzedaje. A jeśli masz pieniądze na wydanie, jeśli chcesz tak poświęcić, zainwestować w ten biznes, no to polecam zacząć od tworzenia e-booków, skupić się na tym, a później w międzyczasie, czy to podczas trwania zlecenia, napisania e-booka, zacząć sobie tworzyć produkty no low content i podbijać tym dodatkowo wartość swojego konta, czyli po prostu mieć coraz więcej produktów dostępnych do sprzedaży. Możesz również korzystać i publikować na innych platformach POD, czyli Print on Demand, druk na żądanie, i w ten sposób możesz poszerzać właśnie to swoje źródło dochodów. I czy to będą małe kwoty, czy to będzie 50, z jednego serwisu będzie 50-100 dolarów, z kolejnego to samo, to w taki sposób możesz sobie dorobić do wypłaty, zarobić na wakacje, czy też po prostu poświęcić w zupełności takim serwisom i publikować tam na stałe jako twoja stała praca. To by było na tyle, jeśli chodzi o moją taką chaotyczną gadkę jak zwykle. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to proszę Cię o zostawienie łapki w górę, daj fajny komentarz oraz oczywiście subskrybuj mój kanał, bo wiele osób ogląda moje materiały, ale nie subskrybuje, więc proszę Cię o kliknięcie tego przycisku subskrybuj, będzie mi niezmiernie miło i będzie mnie to napędzać do dalszej pracy. Dzięki za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam, cześć!